witam serdecznie. Szymon Sporankiewicz, z Wasikonia, najzdrowszy sklep teoria.pl i medycyna zdrowia biogabinet.eu. Kilka niezwykle istotnych zdań na temat tego kuriozum, w którym jesteśmy, ale generalnie chciałbym powiedzieć kilka zdań o relacjach w rodzinie, relacjach tych międzyludzkich, takich, które owocują, są efektem tych zamknięć, tych lockdownów, tych dziwnych różnych niuansów, które niewiele wspólnego mają z racjonalnością, z uczciwością, z rzetelnością, z człowieczeństwem. Co nie zmienia faktu, że powstają pewne problemy, z którymi my jako naturoterapeuci, spotykamy się, czy to też w najzdrowszych sklepach naszych, czy też w ramach już stricte biogabinetu. Otóż te dylematy polegają na tym, że ludzie zaczynają przebywać z sobą troszkę częściej, prawda? Jakby nie znają się, nie rozumieją wielu rzeczy, ale to dawno, dawno temu odkryłem, kiedy zdrowotnościowe i rodzinne, takie życiowe konsultacje udzielałem wielu, wielu ludziom i między innymi w rejonie Warszawy, i tam zetknąłem się z takimi różnymi historiami, kiedy przychodziły małżeństwa, przychodzili czy członkowie. Relacje międzyludzkie, relacje między żoną a mężem, mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, dziećmi a rodzicami, między dziadkami a wnukami, między wnukami a dziadkami. I one są bardzo, bardzo kluczowe, relacje między sąsiadami, prawda, relacje w pracy i tak dalej. One są kluczowe, które współcześnie szczególnie są wykorzystywane w taki sposób, aby te relacje nie funkcjonowały, aby te relacje, jeśli już użyję tego słowa, one były kompletnie niefunkcjonalne, niezdrowe, chore wręcz. Zatem, jeśli tego słuchasz, to warto się zastanowić, czy w twoim środowisku, w którym żyjesz, w tych relacjach właśnie rodzinnych, prawda, tych relacjach sąsiedzkich, czy jesteście na etapie współpracy, rozmowy, uśmiechu, dobrego słowa, wyszukiwania w drugim człowieku tego, co jest dobre, a nie to, co jest niedobre, jest niezwykle istotne, oczywiście dla również zdrowotności, dlatego, żeby ten umysł skomunikować z sercem, serce z umysłem. To jest bardzo proste, szczególnie w ostatnim artykule, który pisałem, kiedy mówiłem o tym tak zwanym credo 1, czyli o tym, żeby wyciszyć umysł, uspokoić psychikę, spowodować, żeby półkule, które tutaj mamy, nie biegały każda po swojej części galaktyki, ale żeby one były gdzieś tam tutaj razem, żeby one współpracowały, nie konfliktowały się również w jednym osobniku, jakim jest człowiek, przyjmując wariant, oczywiście, że ten, który tego słucha, jest człowiekiem. Zresztą generalna zasada jest taka, że nie człowiek nie sięgnie po ten materiał, chyba że jest funkcjonariuszem służb, które mają zdefiniować, czy ten ktoś, kto nagrywa tego typu materiał, jest już wrogiem uzurpatorów, czy jest szkodliwy uzurpatorom, czy też jeszcze, powiedzmy sobie, można go tam w jakiś sposób akceptować. Zatem, mówiąc o relacjach, to jest również tak, jak pamiętam takie doświadczenie, które dawno, dawno temu, a uchodziłem zawsze za człowieka, który ma tak zwane doświadczenie życiowe, tak zostałem kiedyś przez bardzo, bardzo dojrzałą wiekowo i życiowo kobietę. Mówi, ty masz, ja miałem wtedy 30 parę lat, w bardzo szerokim spektrum zajmowałem się konsultacjami rodzinnymi, zdrowia, właśnie tych relacji, i ta pani mówi, nie mam pojęcia, skąd ty to wiesz, skąd ty to umiesz, ale masz kolosalne doświadczenie życiowe. Ono pewnie wynikało z obserwacji, które od dzieciństwa wykonywałem, i czasami uwag, które wykonywali w stosunku do mnie rodzice, jedno czy dwa zdania, które potem czasami po jakimś czasie, czasami po latach, dopiero rozumiałem, mówię, wow, jaka w tym jest kolosalna mądrość. I takie doświadczenie, które zdarzyło się, kiedy zetknąłem się z takim doświadczeniem, kiedy miałem raptem 20 parę lat, i taka historia pewnej rodziny, gdzie w rozmowie ktoś przyszedł po pomoc, jakby troszkę się wypłakać, wyspowiadać niejako i szukać tego wsparcia, wytłumaczenia pewnych mechanizmów, i wtedy zrozumiałem i wtedy też podpowiedziałem bardzo istotną rzecz. Otóż zdarzyło się, że młodsze pokolenie mieszkało z pokoleniem starszym, czyli rodzice mieszkali z dorosłymi dziećmi, które już właśnie miały własne dzieci. I te relacje zaczęły, one były dobrymi relacjami.
Ale w którymś momencie dochodziło do sytuacji, pamiętam, bo to przyszedł do mnie też młody człowiek, troszkę może starszy ode mnie wtedy i mówi, wiesz, wtedy na pan byliśmy, to przejdźmy na ty może, wiesz, bo to jest jakoś tak dziwnie, zaczęły być takie niuanse się dziać, mówię, mamy relacje znakomicie, jest wszystko w porządku, ale okazuje się, że moja mama przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, a tu nie będę imienia wymieniał, a twoja małżonka, tego się trzymajmy, czyli moja synowa, powiedzmy sobie, przestawiła garnek tak, a ja zawsze uznawałam, że powinno być to tak. I vice versa, i mówi, jego małżonka przychodziła do niego, a wiesz, a mama, czy też ojciec, zrobili to tak, a ja, dla mnie jest tak wygodniej. I to był pierwszy podstawowy sygnał, i to wynikało z doświadczeń z moich rodziców, którzy podpowiadali mi parę rzeczy, gdzie zaczęły być takie drobne niuanse, czyli ktoś ma taki nawyk, ale ktoś ma troszkę inny nawyk i to czasami jest przesunięcie o 1 centymetr czegoś, to symboliczne, to jest taka pewnego rodzaju metafora, która może narosnąć w perspektywie do dużego, potężnego konfliktu, do zepsucia tych relacji. Zresztą doskonale o tych mechanizmach wiedzą uzurpatorzy tego świata, więc dbają doskonale, żeby spowodować tą prawdę telewizyjną, te prawo telewizyjne, które powoduje, że nabieramy pewnych mechanizmów, pewnych nawyków. Często tu się zdarza, że ktoś przychodzi herbatkę torebkową. Okej, mamy, ale jeśli ma być to skuteczne, to na pewno nie to, ale telewizja powiedziała, prawda telewizyjna, prawda? Okej, do tego kiedyś wrócimy, ale wrócę do tych relacji. I ten młody człowiek, troszkę starszy ode mnie, mówi, wiesz, i w którymś momencie zdarzyło się, że też ojciec przychodzi do mnie i mówi, ale wiesz, tutaj widziałem, że moja synowa, a twoja małżonka, powiedzmy sobie, no troszkę to dziecko karmiła, ale takie nie do końca by sprawdziła to mleko, czy ono jest dobre. Nie wiedział, jak sprawdziła, czy nie sprawdziła dobrze. Z reguły matki zawsze wiedzą intuicyjnie, jak to sprawdzić, prawda, w związku z tym, czy tam na rączkę tutaj i tak dalej. Więc robiła to doskonale, ale on czegoś nie zauważył, nie wiedział, ale jakby zaczął spadać na tego młodego, ale starszego ode mnie człowieka taki pewien skromna mrzawka, potem większy deszczyk, który mógł się przerodzić w totalną burzę z informacjami, jakby, że jest gdzieś skonfliktowanie, że jakby wchodzą ci ludzie w pewne swoje takie prywatne pola, które są pewnego rodzaju nawykami. To są takie niuanse. Ktoś położył sztućce nie tak, ktoś położył talerz nie tak, ktoś położył coś tam, prawda? Stąd też to są takie niuanse, które trzeba zwrócić uwagę. I teraz jak to odwrócić? Kiedy tego słuchasz, to już podpowiadam tobie, jak to odwrócić. W związku z tym nie doszukuj się w tych nawykach czegoś takiego, co jest konfliktowe, co jest inne niż twoje czy kogokolwiek innego, ale doszukuj się tego, co jest dobre w tym drugim człowieku. To, że każdy z nas ma różne niuanse. Mi się też czasami zdarza, że powiedzmy sobie, teść ma swoją metodę palenia, ale ja tam wieczorem przyjdę i tam, powiedzmy, tam przykręcę troszkę inaczej. I też muszę się nad tym pilnować, bo ma facet 84 lata, świetnie funkcjonuje, chce być potrzebny i naprawdę jest potrzebny, świetną robotę robi, żebym czasami moimi jakimiś nawykami czegoś niepotrzebnie nie sknocił, prawda? Żeby on czuł się dobrze, bo wykonuje naprawdę świetną robotę. No i oczywiście vice versa, staramy się tak, żeby, no ale generalna zasada jest taka, żeby zauważać, jeszcze raz powtórzę, dobre rzeczy w drugim człowieku. Zobaczyć, mało tego, powiedzieć o tych dobrych rzeczach. To nawet gdyby czasami się zdarzyło, że trzeba zasygnalizować, że jednak tutaj w tym domu, w tym budynku na przykład, tak byłoby najlepiej, żeby nikomu nie szkodzić, a gdzieś tu w środowisku jest ileś tam osób, to wtedy dobrze jest stworzyć taką kanapkę. Hej, robisz to świetnie, znakomicie, ale wiesz, zauważyłem, że robisz to tak. Sugestia jest taka, że może spróbujmy, żeby to było w ten sposób, dlatego że to, żeby nie skonfliktowało, a potem kolejny, a swoją drogą uważam, że robisz to i to świetnie, taką kanapeczkę, prawda, ułożyć, bo zawsze można znaleźć porozumienie, zawsze można porozmawiać, nie mówić, że ktoś jest zły, bo w momencie, kiedy wyszukujesz tylko i wyłącznie w drugiej osobie, czy to jest żona, czy to jest mąż, czy to są rodzice, tych niedobrych niuansów, to w którymś momencie będzie się nawarstwiać. To jest tak, jak bierzesz kamyszek i wrzucasz go gdzieś tam, prawda?
Ale tych kamyczków, jak w którymś momencie będziesz wrzucał, to się zrobi taka potężna usypisko tego kamienia. I w którymś momencie rzucisz w to usypisko, to usypisko w którymś momencie się rozwali, stworzy pewnego rodzaju problem, który czasami da się rozwiązać, a czasami on jest tak zaangażowany mocno, że nie da się, bo różne strony są tak skonfliktowane, tak mają tych kamieni niedobrych niuansów sobie naładowanych, nie zauważając, że te kamienie niedobrych niuansów to jest tylko drobny ułamek tego, co jest w tym człowieku, gdzie w większości ten człowiek jest dobrym, wspaniałym, z dobrymi intencjami, ma prawo czasami czegoś nie wiedzieć, ma prawo czasami popełniać błędy, ale to znaczy, że jest szansa również, że te błędy będą naprawione. Tylko trzeba dać drugiemu człowiekowi szansę, a na pewno skomplementowanie czegoś dobrego, pochwalenie za to, że ktoś coś dobrego zrobił, daje nieporównywalnie lepsze efekty niż wyłuskiwanie tych niedobrych niuansów. I to są takie może informacje rzucone, ale powinny dać Tobie do myślenia. Mało tego, one w sposób znakomity, jeśli nastąpi zrozumienie tego, że faktycznie wyszukuj w tym drugim człowieku, to automatycznie Ty dostajesz dobry niuans, dobrą energię, dobrą synchronizację, dobre prawo, wypełnienie, prawda? Te wszystkie rzeczy wracają do Ciebie w sposób właściwy i konsekwencje są tego takie, że te relacje się naprawią, ale również Twoje zdrowie, to na poziomie tej psychiki, umysłu, prawda, że nie wspomnę o tych wyższych wszystkich poziomach energetycznych, one zaczynają fajnie funkcjonować, tak jest, wow, mam moc, mam potęgę i przede wszystkim idziesz w dobrym kierunku albo utrzymania zdrowia, które już masz, albo jeśli jesteś w stanie jakiś tam fizycznym, nawet typowo organizm gdzieś tam źle funkcjonuje, automatycznie idziesz w kierunku tych dobrych wibracji, czyli idziesz w kierunku homeostazy. To są proste, nieskomplikowane rzeczy. Czy łatwe? Nie do końca łatwe, dlatego że przy tych nawykach, przy tych mechanizmach uzurpatorów, którzy nam wprowadzają poprzez prawo telewizyjne, tą prawdę telewizyjną, czy wielu, wielu innych mediów, które są, prawda, mechanizmów, które są zastosowane, w konsekwencji, zanim zauważymy, że relacje te mądre są o wiele ciekawszym rozwiązaniem, to minie czasami kilkadziesiąt lat i potem zdziwieni jesteśmy, mina skwaszona, buzia wykrzywiona w dół, prawda, i idzie ktoś taki zgarbiony, olasty, nieszczęśliwy, Boże Święty, co mi życie zrobiło, a myśmy często zapracowali na to, nie dlatego, że to jest często naszą winą, ale dlatego, że myśmy nie sięgnęli, znaczy ja nikogo nie usprawiedliwiam, kto robi niedobre rzeczy, ale ma czasami prawo, mi się też zdarzyło i do dzisiaj mi się zdarza, że robię rzeczy, z których sam potem nie jestem zadowolony, ale wiem, że mogę to naprawić. Zatem życząc pięknego, cudownego dnia, najzdrowszy sklep taoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my, doktor-zdrowie.pl, Elżbieta i Szymon Sporankiewicz, mistrzowie bioenergoterapii. Pamiętaj o tym wyłuskiwaniu tych dobrych rzeczy, a nie eksponowania tych małych kamyszków niedobrych, które potem się serca usypie i się rozsypią i jest duży, duży dylemat. Życząc pięknego, cudownego dnia, baw się dobrze. Do miłego.